Halo, halo, witam, witam. Witam wszystkich oglądających. Już zaczęliśmy streama. A ja spóźniony. A ty spóźniony. No ale to my się przywitamy, co? Przedstawienie. Przedstaw się, proszę bardzo. Z tej strony Maksymian M3K Sadamczyk, obok mnie siedzi Szymon aka Kopaczewski Kopa. A obok nas jeszcze jest Seba, który jest organizatorem całego wydarzenia. Witam, moi drodzy. Zaraz za naszymi prawymi drzwiami trwają ostatnie przygotowania do turnieju, a my te kilka, myślę, minut jeszcze umilimy wam naszym pierdoleniem. No, też. Zbierają się ludzie, ale generalnie tak. Plan na streamka będzie wyglądał następująco. Zawodnicy teraz logują się na komputerach, dodają się do znajomych. My sobie oczywiście przejdziemy, zrobimy prezentację wszystkich zawodników i co? Tutaj dwóch przystojniaków będzie głównie komentowało wszystkie te pojedynki. Oczywiście później się będziemy zmieniać, no bo wiadomo, 6 godzin cały czas drzeć pizdę to... To tylko ja potrafię. To tylko Max potrafi, także najwyżej się z Kopą pozmieniam. Ale co, mam nadzieję, że będzie wszystko kurwa sito. Dokładnie. Także czy jest stres? Panie organizatorze? Nie. To zawodnicy będą mieli stres. Niedługo ich właśnie o to zapytamy. Dobrze, dziękuję za ten piękny wywiad. Przełączamy nas. Dobra. Pozdro! Pozdro 600. Okej. Okay. Pierwszy zawodnik. Hexo, witam cię, Wodeczko. Jakie dzisiaj oczekiwania? Idziesz po pierwszą nagrodę? Oczywiście, że tak. Kurwa. Coś pięknego. Całą noc. Całą noc ćwiczyłeś? Nie, imprezowałem. Zajebiście. To tak jak my. My już opijaliśmy sukces tego turnieju. A to co, twoi ochroniarze? Moi ochroniarze. Dwaj potężni. Kibicujemy. Kibica. Dobra, zajebiście. Powodzenia życzę. Lecimy dalej. Tutaj Kodlew, witam cię, mój drogi kolego. Tutaj nie masz ochroniarzy, ale ty chyba nie potrzebujesz, co? Wierzysz w swoje umiejętności. Też lecisz po pierwsze? Okej. Okay. Najwyżej Shadowa każdy kurwa znokautuje na IRL i będzie git. Dobra, mam jedną pierdoloną schizofrenię, witam cię. Karol, pozdrawiam Buników. Witam, Karol. To jest gość, co hejtował moje żarty prowadzącego i mówił, że mi najebiesz. Ale jesteś taki cwany? Tak, jest taki cwany. Po gali jest walka na gołe pięści, już zamówiona. O kurwa, chwila, czekaj, moi drodzy. Ej, panowie, ale co tak kurwa, jeszcze jakieś face to face, zapomniałem wam powiedzieć. Oczywiście. Proszę, proszę. Co? Oni grają przeciwko sobie, wy siedzicie przeciwko swoim pierwszym przeciwnikom. Bo pokaż, jak go nienawidzisz. Powaga. Ale byki, dobra, dziękujemy, powodzonka. Dobra. Drogi AZS Mr. Bean, witam cię. Witam serdecznie. Dzień dobry. Tutaj jakie konto? 591 poziom, kurwa, co? Pojebane. Tutaj twój przeciwnik ma wyjebane właśnie grasę w szachy. Ale no musisz przerwać, musisz zrobić face to face ze swoim przeciwnikiem. No jest ta różnica wzrostu. O kurwa, uwaga! Oj, uważaj sobie. Dobra, powodzonka panowie, lecimy dalej. Bitterness, witam cię, mój mordeczko. Jaka jest ranga posiadana? Tutaj. Emerald 1 w tym sezonie. A, poprzednim Master, ale to na Flexie był, tak? Masterek na Flexie. Tak? Kurwa, takie potężne przedstawienie, ponieważ tutaj przechodzimy sprawnie do kurwa Shadowa. Zwycięzcy pierwszego turnieju 1-1 w League of Legends. Witam cię Shadow, już oficjalnie. Co panowie, wstajecie kurwa face to face, pokażcie grozę, pokażcie złość. Wiadomo. Co, wstydzioszek jesteś? A, jednak nie. No, powodzonka panowie. Witam, tutaj jest pan Sparky. Cześć. I Reformed Forest. No, panowie, jakie macie rangi? Nie ma rangi. Rekreacyjny gracz, ale może. Rekreacyjny gracz, ale TFT za to już kurwa potężny. A mimo wszystko wyszedłeś mimo tej rekreacji. A ty chyba emeraldzik był, nie? Nie, ja na iście nie gram. Aha, ale tutaj dobiję na iście i na końcu sezonu. Zajebiście, no to też będzie dobre starcie. No to co, panowie, wstajemy kurwa, pokazujemy grozę, co? No, tak też może być. Tutaj kulturalnie. A tutaj chłopaki? Wy kibicujecie? Dobra. Kibice Foresta. Zajebiście. Fajnie. Dobra, czekaj, za was zaraz przejdziemy, bo wy jesteście ostatni. No i sobie w takim razie idziemy na sam początek.
Witam cię, kurwa, siema, jeszcze raz siema. Gazu LPG. Witam. I Danielek. Siema. Tutaj potem ze starcie dwóch platyniarz i emerald, tak? Zgadza się? Tak. Zgadza się. Ale w piku D3. W piku D3? Ale spadłeś. No, no to chuj, co panowie, jakiś face to face'ik? Wy jesteście kurwa znanymi personami na streamie, ty byłeś na ostatnim. Dany komentował najwięcej. Ale kurwa, dwa byki. Jeden kurwa niesamowicie majestatyczny, drugi niesamowicie wielki. Tak jak jego nos. Jego. Czekaj, kurwa, uszy. Dobra, gramy dalej. Siadaj sobie, gramy. Powodzonka panowie. I przechodzimy dalej do szeregowego skipera. Witam, witam. Twój przeciwnik się nie pojawił, aczkolwiek, no kurwa, w takim razie wlecę ja. Trzymaj to proszę. Zrobimy face to face, ja wlecę za niego. Dobra, dobra. No jest w regulaminie opisane, ale stary, no nie masz kurwa szans, najmniejszych. Dobra. Chuj, a przynajmniej prowadzący sobie pogra. Dobra, to jest tak. Minister Solaczek. Dzień dobry, dzień dobry. Jaka to jest ranga posiadana? P4 w TFT. No, pozornie. Też platynka. Cicho, to dobrze gier wie, jak to kurwa, ja sułem? O la la. Nie pokazuj tego. Dobra, ale tykujesz to dzisiaj? Nie mogę zdradzić mojej taktyki, tutaj są moje notatki. Jestem przygotowany i pozdrawiam mojego trenera Laszka, który ma masterka i mnie przygotowywał. Także dzięki Laszku i rozpierdalamy dzisiaj. Pozdrawiamy Laszka. Dobra, i tu jest Mikołaj. Mikołaj Cyrilica, zawsze były problemy z twoim nickiem, cześć. Możesz się przedstawić, jaka jest ranga posiadana? Ranga w tym momencie nie jest w ogóle posiadana, bo niestety nie gram już w LoL-u, ale kiedyś była wysoka. Kiedyś była wysoka? Teraz jest niska. Jestem biednym studentem, dlatego tutaj jestem. Słyszałem, że jest nagroda pieniężna i pizza. Jest nagroda pieniężna, pizza. Się pizza około 15 będzie, a biureczko nawet co może sprzedać, kurwa. Tak jest. Dobra, wstajecie, robicie jakiś face to face'ik? Oczywiście, że tak. Kurwa, coś pięknego panowie. To znaczy, że skromna platyna już jednego Diamonda pokonała. Także. O tak. Młodszych się nie bije. I ona, ale sportowa walka. Nie ma tradycji. Dobra, dziękuję, powodzenia panowie, lecimy dalej. Następnych zawodników. O, kurwa, tutaj ciężko przejść. Dobra, Orej i Wixer. Witam. Czemu cię nie było na tym showmeczu? Tłumacz się. Możliwe, że wymknęło mi to z pamięci. Dobra, nie ma sprawy. A co dzisiaj za ranga jest posiadana na ten czas? Pierwszy linek dopiero niestety. Platynka 2. Kurwa. Spokojnie pracuję. Diamont. Ten diamont jest ważny. To jest to. I witam Wixerka. Witam również. Mój drogi. Ostatni uczestnik. Jaka tu jest ranga? No teraz jest brak rangi trochę, bo nie grałem w ogóle. A poprzednim no emeraldzik, no. No dobra, zajebiście. Jakiś face to face'ik. Face to face'ik jakiś panowie. Zrobimy. Tak. Panowie pełni grozy. Dobra, zajebiście. Dziękuję w takim razie. Możesz mnie nagrać? Dobra, w takim razie tak się prezentują nasi zawodnicy. Nie ma jednego z nami, ale nie ma kurwa co płakać, ponieważ ja wejdę za niego. Zalogujesz na swoje konto i co? Szeregowy skipper, nie masz szans, idę po ciebie. Wow, zmiana sceny, panowie. O kurwa, tylko... Dobra, po prostu do nich pójdziemy, bo oni nie słyszą raczej. Więc po prostu do nich pójdziemy. Tutaj panowie w stream roomie napierdalają. Panowie, zmiana sceny, zaczynamy. Zaczynamy. I lecimy. Na studio, na różne studio, bo gracze się wymagają. Jest miejsce dla kibiców? Oczywiście, że miejsce dla kibiców. Zapraszamy bardzo serdecznie. Kurwa, jak chcesz, to dalej możesz komentować. Chyba my kurwa załatwimy miejscu, albo będziesz na kolanach klęczał. I robił lola, jest tam miejsce dla kibiców, dobrze, oczywiście. Dobrze. Ja idę grać, panowie, także kurwa, miłego komentary. Do zobaczenia. Powodzenia, Sebek. Powodzenia nam wszystkim. Może padnie, kurwa, tu garść mam pomoc, zobaczymy. Spoiler, Sebek wszystko ustawił, żeby on wygrał wszystkie nagrody. Tak, właśnie tak jest, a my za drugie, trzecie miejsce dostajemy nagrody zamiast zawodników, więc... Tak, oni dostali możliwość przyjścia tutaj. I zagrania sobie na fajnych kompach. Tak. I a my przyszliśmy się na mecz szeregowy skipper 2 cards 1 pond. Nie. Jezerka. A, bo to jest Ebek, bo to jest nasz organizator! Organizator tutaj, proszę państwa. Który jest sobie? O, jest! Jest na dole, Zedem. Czyli jednak pan Kuba Wróbel zachlał za bardzo i nie dojechał, niestety. A tymczasem organizator rozpierdala własny turniej.
Szeregowy skiper powinien dostać darmowe zwycięstwo. Darmowe zwycięstwo, ale a chłop zostaje rozpierdolony przez samego organizatora i nie trafia tego skillshota. Seba, nie kończy. A mógł to zakończyć, ale teraz! Mamy GG, łatwo, łatwo, łatwo. Czuję się pewnie, widać, że organizator na swoim turnieju czuje się bardzo pewnie. Ciekawe dlaczego. Ciekawe dlaczego, wcale nie mógł wszystkiego ustawić. Nie. Dzisiaj do baru w koszulce Barcelony. Mam nadzieję, że nie będę płakał. Chleb dostaniesz, stary. Coś mi się tak wydaje. Polska dla Polaków. Nie, ziemia dla ziemniaków. Dobrze. Co my tutaj mamy? Dalej. Wszystko jasne. O, proszę bardzo, jakaś zadyma tutaj. Tym na Merburcie właśnie walczy z Kinet. I pójdzie po plusa i pójdzie po plusa. Będzie na plus. Dole, ale super żarty prowadzącego. Dobrze, o to chodzi. Super żarty prowadzącego to jest nieodłączna część. O, zjebał to trochę. Chociaż czy to może być wjazd? Tam to mi... O, już tam jakieś kurwy ukraińskie latają. To zawlecił. W sensie chodzi o słowo, że to ukraińskie. Żeby nie było, że ja obrali, nie? Nie, oczywiście. Co to jest? Proszę państwa. Ale że klep tego nie skończył. Koniec. Idealnie trafione ku ze strony tego zawodnika. Danielek, kolejna wygrana na jego koncie. Czekaj, bo tam Nocturne wjeżdża w tego Urgota. Kurde, pomiędzy jego... w sumie na 7 levelu i... 6 nóg. No Nocturne na razie rozkurwia, no, ale mamy ereczkę trafioną i pytanie kto pierwszy i mamy Nocturne. Tam zabrakło dosłownie 2 sekund. O, przyszedł spóźniarski. Ej, chodź się przestał. Niech czat cię pozna. Jacob. To jest nasz spóźniarski Jacob, tutaj siemaneczko, cześć, witamy. Miło. Powiedz nam... Pozrób czacik. Przykusi. Powiedz nam jaka była przyczyna tego spóźnienia. Zagrałeś pałę, tak? Ale tak szczerze. No, szczerze. No szczerze, tak. Chłop się tak cieszył, że dostał się do strefy turniejowej, tutaj do arenki, że musiał to przyświętować. Trochę za szybko i za mocno. Ale dobrze, cenimy sobie szczerość. Życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach turniejowych. Trzymaj się. Tylko bilet wydychany, tak jak mój nos sprawdzał, no to spokojnie z 2 promile jeszcze miałem. Oboje już mają ulta. Jaki jest ult na Kaliście? To jest chyba z tym supportem, co nie? Więc trochę bezużyteczny jest ulcik Kalisty w tym przypadku. Że wiesz, a, nie, a możesz znaczy niekoniecznie supporta, a możesz wziąć minionka? Tak, wydaje mi się, że nie. Dobrze, że znawcy Ligi Legend komentują. Znawcy Ligi Legend, tak. Pamiętajcie widzowie, że to jest bardziej loża szyderców niż naprawdę komentarz profesjonalny. Słyszysz, ult Kalisty useless, także Kalista nie ma power spike'a na 6 levelu. To proszę bardzo, znaczy, tak naprawdę dziwny pick. Chyba, że zawodnik jest One Trick Pony Kalisty. Ale pamiętajmy, że ziomek, który gra Kalistą, ma pierdolną schizofrenię, więc... on mógł nie ogarnąć. Może to być też tym spowodowane, prawda? Bo myślał, że wiesz, że jak Kalistę, to wiesz, weźmy sobie jakiegoś supportika pod to. Nie dziwny, Kalista jest silna w early pod 1-1. Aha, w zasadzie to potrafi zaskoczyć zobrażeniami, jak przeciwnik zostanie wylewy. A, czyli tylko podczas wylewu Kalista jest skuteczna. Ciekawy pik! Między grami będzie szerzył teorię spiskową. Największą teorią spiskową jest to, że prowadzący mają mózg. Tak. O Jezus! Ej, przyjmij trochę ten drzwi. Ja chcę tam do Zamaxa. Zapraszam! Mamy tutaj nowego komentatora! Witam, dzień dobry. Zastąpiliśmy go na najlepszy moment. Bawię się świetnie. Gawron Ngu. Czemu Ngu? Never give up. Czyli to jest przekaz jeszcze motywacyjny. Na tym streamie macie wszystko. Rozrywkę, wiedzę z Ligi Legend i przy okazji... Co tam było to trzecie? Sport. AWM, pamiętajcie. AWM, dokładnie. O! Będę miał do CV sobie wpiszę, dobra? Teraz gra? Jesteś już niepotrzebny. A spierdalaj. Czekaj, teraz gram tabelkę przegranych, czyli... Hepso i mam pierdolą schizofrenię. Proszę bardzo, ale teraz... Jeśli chodzi o wynik. Mocna wymiana, 2 hity od Tureta. Ale czy Kalista to skończył? O, to było skończył! Nie skończyła to! Kalista! Nie wierzyli, a wiedzieli! Ale Shaco, Shakers, nienawidzę tej postaci z całym serduszkiem i nie... Mieliśmy być stronniczy, więc z całego serduszka życie przegrane i temu zawodnikowi. Nie no, oczywiście tu nikogo nie faworyzujemy. Ej, patrz, tu jest Goituma! I dobrze, jebać Shakersa! Łatwo! Zaraz zawodnika! Łatwo! Renekton w moim serduszku. Nie spejkował się na pacynkę. To jest to. Pozdrawiamy Gawrona. Wójcie, pokaż to... w tą czarnym topie. Kinia! 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 Dawaj, musisz się z widzami przywitać. Widzowie pytają.
Widzowie o ciebie pytają. Musisz się przywitać z widzami. No chodź, tu masz kamerkę, cześć. Witajcie. Witajcie widzowie. Witajcie widzowie. Hello to administration, don't ban us. Już się przekładamy? Tak, już przekładamy, jak nie. Organizator zabiera nam Kingę. Ej, tylko żebyśmy bana nie dostali. Wikser, dawaj senne. Wikser, dawaj senne. Wikser, dawaj senne. Dobra, powodzenia. Zaraz wam, możesz sobie zobaczyć, z kim gracie. Ty wygrałeś, Mikołaj, tak? Grałem. Zgadza się. Teraz ciężki, trudny bardzo zawodnik. Z kim grasz? Spocony. Zorajem. No dobra. Jak skończył, będzie ciężko. Zajebiście. Okej. Gościu. A ty jak, Solaczek? Wygrałeś? Niestety, wygrałeś? Lekcja pokory dla mnie, ale stary, nie poddajemy się. Jedziemy do przodu. Taktyka również przygotowana na kolejnego zawodnika, także... Normalnie można notatki obczaić? Tutaj na Mikołaja były troszkę bardziej ogarnięte. Tutaj mamy bany, tutaj mamy co pikować przy pierwszym piku, przy drugim. Jak on weźmie Dravena albo Kleda, to co mam brać na kontrę? Stary, ze względu na to, że ja mechanicznie jestem po prostu zerem, to taktycznie musiałem się odpowiednio przygotować, no ale niestety gierka zweryfikowała. Zajebiście. Dobra, ogłoszenie, moi drodzy. Możesz mnie nagrywać. Dobra, dobierzcie się parami. Zróbcie sobie lobby i zaczynamy fazę drugą, czyli losers bracket. A, i generalnie wygrani też mogą od razu zaczynać. Więc zrobimy jednocześnie losers bracketa plus drugą turę wygranych. Dobra, zajebiście. Zmieniamy scenę, panowie. Wracamy do stream roomu. Siema. Ej, jak ten, to nie gdzieś tak pierdzisz do tego mikrofonu, bo są takie... Takie przed, no, pierdolone przez te... Eventy, bo... Głośnie, bo nie słychać. Eventy, no bo chłop jest fanem rave'ów, tak? Tam się drze pizdę. Ej, pytanie, czy Kinia jeszcze wróci? Siema. Czy Kinia zawsze wraca. Kinia zawsze wraca. Oczywiście, jestem tutaj. A, chłopie, z brzmikiem. A co mnie tutaj? No zobacz, tutaj masz czat normalnie, tam masz kamerkę. Tu masz. Ubieraj okulary. Wow! Cyberpunk! A to jest nie tak. To jest Rayviana po prostu. A, to jest ale proszę bardzo, mamy to. Dota! Kurwa, 10 HP zostało. Dziękujemy. Dokształcimy się tutaj. Tak. Na tym streamie się więcej dowiemy niż o naszą karierę. Atrox znowu się wpierdza. Ale jest gwiazda, ale Karma dobrze wie, jak grać na tego Atroxa. On mnie... Tak? To było! Ale fail, ja pierdolę. Tak. Odklejka ze ale strony. Nie, on chciał stary, wiesz, on chciał kurwa przewidzieć flesza Atroxa. No tak, no sobie racja. Czy Atrox w ogóle ma flesza? Ja pierdolę. Ma jeszcze. Karma, to jest dobra predycja. Jest bardzo duża, to jest stary biurko gamingowe. To nie... O, proszę bardzo, jeden trafiony, drugi trafiony. Dojazd! To jest blaza Atroxa. O tym fleszu się mówiłem, kurwa. To musiało, trzymał go. To musiało się tak skończyć. On wiedział, że obycia predicta zrobić z tym flashem, pierwszym karmy. Czy loser bracket... Aha, loser bracket maksymalnie 9 miejsce ma to być, prawda? Nie wiem. A, dobrze, czyli go wyjdziemy w praniu. To się okaże. Jak większość dzisiejszych rzeczy, aktywności, ale to nic. Właśnie to cechuje nas kreatywność, spontaniczność. To jest cecha prawdziwych przywódców organizatorów. Baku, co znaczy, że trzy można pomóc w tym turnieju? To jest czasu a ty ukrywałeś na położyć. A, czyli to jest działanie grada. Nie do przodu, nikt się chyba nie ma zamiaru cofać. Jest cofanie się do bazy, nie? Aaaa! Debile, kurwa. Nie, cofać do bazy się nie można, ale jest wymianka. Oboje są twardymi zawodnikami. O, zapraszamy na większych kibiców. Kibice Vixena. Vixen. Vixen, ja ci dam kurwa Vixen. Ale Vixen to jest raper z Szczańca. Czyli z a Vixen to nie jest taki lokal? A! Wikser! Tu jest kamera! Wikser! Mamy tutaj oddanych kibiców! Specjalnie dla kibiców. Tak, witamy goście, jak się nazywacie? Michał. Pozdrawiamy Michała i Kubę. Pozdro! Nie są, spoiler, nie są trzeźwi. Nie jest. Jesteśmy ten. Dobrym humorem nawet. O, świetnie. No, normalnie dobrym humorem. Też tak bym tak powiedział. A macie ten dobry humor może przy sobie. Podzielilibyście się trochę z... Po streamie. Po streamie, jak najbardziej. W środku streama.
Bardzo dobrze, to się dogadamy, ale patrz, starał się przez 3 miesiące, żeby dojść do finału, w końcu na niego zaspał. Idę sobie tam do zawodników i chłopaki z areny z telefonu normalnie nagrywają TikToka i padło pytanie, kurwa, z jaką postacią z Lola byś się chciał przestać najbardziej? Tak, odpowiadam, odpowiadamy, Seba, pierwszy, 3 sekundy. Akali. Akali? Akali. Evelyn? Morgana. Baj. No, to generalnie chyba lubi to być. No, nie, Bax lubi, jak się po prostu go napierdala. No to elegancko. Bo ja znam kurwa z tej. Ej, panujcie, panujcie waha, panujcie waha. Czemu? Ej! Co ty kurwa, jaka anka? Nigdy w życiu. Dobra, idziemy do Wixera, obiecany. Jest wjazd, idealnie na wjazd. Idealnie na walka! Aj, poczekajcie, poczekajcie! Co to będzie? Co to będzie? Sekundy zabrakło! Bo nie było was przy mikserze! Kurwa! To uciekamy! Dobra, dziękujemy, dzięki, panowie! Dzięki wam! Bardzo dobre, kurde, przygotowanie do turnieju! Brawo dla was! Patrzą na klipy na razie. Ciekawostka! Ciekawostka, trafiliśmy kurwa na remis. Normalnie trafiliśmy na remis. 81 CS, 81 CS po 10 minutach. 7? No. Czyli to był remis. To był remis, oczywiście to był Renekton, to był remis. Danielek kontra... nie. Czarkowy skipper kontra... LPG. No, tam był to normalnie było 87, ja miałem do mnie przyłączałem. No to po 80... To karne teraz! Było po 80... Remis to karne! Daj, kto zrobi ładniejszego fikołka, przechodzi dalej. Tak. Albo nie, niech czat zaproponuje rozwiązanie remisu. Forest! Wtedy wygrywa ta osoba, która ma mniej... Pierwszy winek. Ty to jak ktoś przyda, to zaprosi do nas i będziemy... I podziękujemy im na czacie. Nie, będziemy ich dębili. Dobra. Ty zawołaj Hexa, Hexo odpadł. Hexo wypierdala, tak? Hexo się nie dostał, tak. A tu Kindred z Orianą? O, jesteś Hexo? Nie! Albin, kurwa! No niestety. Witamy Hexo w studiu, tu masz kamerkę. Troszkę się możesz zniżyć, żeby widzowie ciebie widzieli. Powiedz ci słowa o tym, co to się stało? Niewyspanie. Aj, czyli też zachlałeś. Czyli też świętowo dostałem się do filmu. Ja byłem na studniówce. A, jeszcze lepiej, lepiej. To bardzo dobre alibi, masz powiedzieć. Bardzo a chociaż zezonowałeś, czy nie zezonowałeś? Z dziewczyną? Co wyzwanie? Nie no, oczywiście żartujemy. Dobrze, a podobał ci się turniej, jak organizacja? Właśnie, opowiedz coś widzą organizacji, jak ci się podobało. Organizacja bardzo na plus. Pierwszy stage, co graliśmy w domu, było to spoko ogarnięte. I każdy. O, kibice! Witam widzowie. Wypierdolił scenę Hexo. Wypierdoliłem. Mów dalej. Każdemu jakby podpasowało godziny, tak? Że... Tak, to były godziny wieczorne. Tak, wieczorne godziny można było sobie pograć. Tutaj fajna ekipa, fajny sprzęt. Monsterek na start. Można zaczynać, nie? Granie. No dokładnie. Brałeś udział kiedyś w tego typu turnieju, czy to twój pierwszy? Pierwszy raz. I weźmiesz udział w naszym kolejnym turnieju? Mam nadzieję, że tak. No i świetnie, życzymy powodzenia następnym razem. Dziękuję. Życzymy powodzenia. Dziękujemy za obecność, dziękujemy kibicom za obecność. Widać, że słabe wsparcie, bo przepierdolił jako pierwszy, ale... I tak, dziękujemy, że byliście. Jest stabilnie. Jeszcze jakieś pozdrowienia? O, chciałbyś kogoś pozdrowić na koniec? Pozdrawiam wszystkich, którzy kibicowali, którzy są tutaj z innymi też i niech wygra najlepszy. Dziękujemy, piękne słowa. Trzymaj się, do zobaczenia jeszcze raz. Miłego weekendu. Bo jeszcze chodzi, pokaż się. Chodź, bo minęło 15 minut. Tak, masz teraz swoje 5 sekund. No powiedz coś śmiesznego. Dobra, dziękujemy. Generalnie Final Sparki zajebał angielskie wyjście. Więc nie będzie. O, to ja my zgarniemy. Dokładnie, to jest pierwsza nagroda dla prowadzących. Jak to się mówią, przekażemy na pewno. Albo nie. A z kim on grał? Już ci mówię. Ja myślę, że on poszedł szukać domu Bitternessa, żeby go spalić. Oby nie. Albo oby tak, ale by były dymy. Będziemy to transmitować dla was na żywo z kanału Twitchowego Arena 26. Dobrze, dobrze. Czy ty właśnie wszystko przejebałeś? Dobrze, gratulujemy. Mamy tu kolejnego przegranego. Zapraszam tutaj troszkę niżej do widzów. Daniel, czy chciałbyś coś powiedzieć? Co się stało? Czatu. Unlucky to było. Unlucky giereczka. Czyli ja myślę, wszystko wina dżunglera. True, no. No bo
Nie było ganku. Ale nie, no bo ja minuję dżunglę, więc to jest widna dżunglera, no. Ale wylać się, kurwa! Dzieje! Dariusz, to za play! Shadow odpada! Gratulujemy leśnikowi! Shadow odpada! Kamera! Czekaj! Kamera, akcja, bro! I co się stało? Idziemy do Shadowa, pytać co się stało. My już wiemy. Kurwa, przejebałeś? No tak, no ja na niego zawsze przegrywam na każdym turnieju. Ja pierdzielę. Chodź tu, Forest. Bo generalnie nie wiem, czy wiesz, Shadow, ale my generalnie z Forestem pisaliśmy już, kurwa. Forest właśnie mówił, że już z tobą zwyciężył raz, byłeś chyba jedyną osobą, która wygrała. I teraz się w końcu udało dopiąć, kurwa, swego. Ja też wygrałem z nim, ale w fazie grupowej, co nie, więc... No, ja go tylko ja kontruję, także spotkamy się w finale. Ja pierdolę, szczerze nie spodziewałem się. Dzięki, także... Brawo panowie. Znaczy kurwa, brawo. Pozdrawiam, masz jeszcze? Pozdrawiam widzów i idę zajarać. Siemano. 3-2 na Foresta.